programie. Kolejna odsłona polskiej kuchni w wydaniu szybkim, czyli polskie zapiekanki na ulicach w Toronto. Pierwsza taka zapiekankarnia na kółkach, Ada, nie wiem, czy jest takie słowo. Od dzisiaj istnieje, Ania. Zapiekanki, piekarnia, zapiekankarnia na kółkach, tak jest, mamy nowe słowa. Wtoczyła się właśnie na Kensington Market. No a co mają do zaoferowania i skąd inspiracja? Posłuchajmy. Wędzony łosoś, bakłażan japoński i ser mozzarella na bagietce. To jedna z pomysłowych wariacji na klasyczną polską zapiekankę serwowaną przez Toasty Zappi, knajpkę na czterech kółkach. Pomysł na zapiekanki, ponieważ no, ja oczywiście, wiesz, urodziłem się w Krakowie i tam żyłem z zapiekankami i z innymi rzeczami na ulicy i pamiętam, jakie były dobre. I później zawsze ten smak wracał do mnie i sobie pomyślałem, co by można sprzedawać na ulicy i co jest dosyć łatwe. No więc od razu wpadło mi zapiekanki jako pomysł. I dlatego zapiekanki. Tylko, że chciałem zrobić je naprawdę w ubogacony sposób, prawda? Czyli bardzo dobry chleb, bardzo świeże warzywa, ser bardzo dobre, a nie seropodobne sery. Wszystko jest po prostu na takim troszkę wyższym poziomie. Nie brakuje tych tradycyjnych z kieczarkami i serem, ale Radek Maj oferuje różne inne warianty. Od wegetariańskich po mięsne i wszystko pomiędzy. Co jest ważne w mieście zróżnicowanym kulturowo i etnicznie, takim jak Toronto, gdzie bogata oferta gastronomiczna jest łatwo dostępna. Zresztą Toronto nie są już naprawdę tak rozpieszczeni co do jedzenia i naprawdę trzeba im dać coś elokwentnego w jedzeniu i smacznego. Nie może być tylko buła, prawda, z serem. Bo nie kupią. And Torontonian favorite, Hogtown Zappi. Wow, all right. Enjoy. Więc ciekawa jestem, jakie są reakcje ludzi, jak podchodzą i poznają polską zapiekankę. No, reakcje są ciekawe. W ogóle są zdziwieni, prawda? Mówią, co to jest, tak patrzą się na to, jakbym z kosmosu, wiesz, wylądował i nagle tutaj jestem, tak? I ja mówię, no i napisane mam na menu, że to jest Polish comfort food. I że takie coś się w Polsce na ulicy dostaje. I są bardzo zdziwieni, bardzo mile zdziwieni i przeważnie wracają od razu zawsze po pierwszej zapiekance, także wszystko jest dosyć pozytywnie odbierane przez Kanadyjczyków i nie tylko. We walk around here and we stop the car there. We get a little hungry in the day and we see that it looks really tasty, you know, the way it looked very tempting. So and I see the word Polish on it and also all the Zappi. I think it has to be from international. So that's why I try. What did you decide to order today? Well, he made something special for me, actually. It's a eggplant instead of mushrooms, and then the cheese and the garlic butter and stuff. Polish food to me is sausages and pierogies generally, but this is great. How is it? Radek, Toasty Zappi zadebiutował tutaj na Kensington Market raptem 2 tygodnie temu. Jak to się stało, że Toasty Zappi trafił właśnie tu, do tej dzielnicy? Więc stało się w ten sposób, że szukałem jakiejś dzielnicy właśnie, która w ogóle wspiera inne etniczne kultury, prawda? I Kensington Market jest jedna z największych, która to robi. Bo oczywiście jest tutaj latinoskich kultur wiele, także potrzebowali tak naprawdę troszkę europejskiego flair. I dlatego tutaj się pokazałem. No i oczywiście to było trudność, oczywiście jest znalezienie miejsca. To jest w ogóle największy challenge, bo jak nie miejsce w moim takim food truck, ala food truck, to musiałbym, wiesz, wynajmować bardzo taki lokal, który by kosztował dosyć dużo. Także starałem się znaleźć miejsce, które by było dostępne na takim, wiesz, ekonomicznym poziomie również. Projekt na alternatywne jedzenie uliczne powstał, kiedy Radek był jeszcze studentem na Uniwersytecie Ryerson. Aby sprostać wymaganiom warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii, Radek zaprojektował własną mobilną kuchnię z bieżącą wodą, elektrycznością i piekarnikiem. Pomysł przeistoczył się w biznes 4 lata temu, kiedy to miasto próbowało wprowadzić bez większego powodzenia program tzw. à la carte, mający umożliwić rozwój i propagowanie jedzenia ulicznego. Zagmatwana biurokracja i wysokie związane z programem koszty doprowadziły do upadku całego przedsięwzięcia. Więc to było dosyć skomplikowane. Ja oczywiście w to nie wszedłem, ponieważ od razu widziałem, że to jest taki jak gdyby projekt, żeby pokazać może w mieście, że to jest niemożliwe, że to się nie uda, bo tak w taki sposób to zrobili. No więc
ja zostałem sam i sam po prostu i byłem jako pierwszy w Toronto, który sprzedawałem etniczne jedzenie, to były zapiekanki. Nic innego w ogóle się... Zbulwersowałem się oczywiście i powiedziałem sobie, że nie będę sprzedawał hot dogów ani kiełbas. Po prostu dla mnie to było żadną alternatywą, tylko właśnie alternatywa była zapiekanki lub coś jeszcze dodatku. Food trucks pojawiają się tam, gdzie można spotkać głodnych ludzi. Na przykład w godzinach lunchu pod biurowcami, na dużych imprezach kulturalnych i sportowych, na głównych skrzyżowaniach. Gdziekolwiek się pojawią, ustawia się przy nich długa kolejka. Mimo minimalistycznych warunków, potrawy przygotowywane na miejscu są zwykle dobrej jakości. Moda na kuchnię na kółkach rozwija się w Toronto, podobnie jak w innych miastach Ameryki Północnej. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 300 mobilnych biznesów w mieście, a wiele z popularnych gourmet food trucks powstało tylko w ostatnich 2 latach. Strona internetowa Toronto Food Trucks monitoruje mobilne biznesy i podaje codzienne lokacje wozów, w tym Toasty Zappi. Ja jestem prawie takim a la food truck, ponieważ mogę się poruszać, jestem mobilny, ale to musi być jednak robione w pewien sposób. Są luki, w których trzeba się poruszać. Największe miasto w Kanadzie jednak walczy z urzędnikami, przepisami i biurokracją. Dla właścicieli food trucks największym problemem jest miejsce do zaparkowania. Dla właścicieli wózków, na przykład tych z hot dogami, problemem jest limitowanie ich oferty do kiełbasy i hot dogów oraz zakaz wydawania nowych pozwoleń na wózki w centrum miasta. Historycznie Toronto jest tak naprawdę najmniej zaawansowanym miastem w Kanadzie. Vancouver, British Columbia otworzyły naprawdę wrota na ten rynek i tam się bardzo dużo dzieje, bardzo dużo. Następne miasto jest Montreal, które właśnie zniosło moratorium na takie jedzenie etniczne w tym downtown, w tym core w Montrealu. Po prostu przez 65 lat nie można było wprowadzać innych jedzenia poza hot dogami, w Montrealu również. A Toronto jednak jeszcze to moratorium ma. No więc jedyne co pozostaje zrobić, poczekać jeszcze chwilę, aż Toronto, prawda, zrobi to co inni majorzy miast, prawda, robią. Są tutaj już food trucks, ale jednak się pojawiają na prywatnych posesjach. Jest to wszystko jeszcze tak robione bardzo, bardzo taki, no trzeba mieć smykałkę, żeby to wszystko, żeby to robić, żeby się to udało. Bo są utrudnienia. Można znaleźć wyjścia, ale jednak są utrudnienia. Jedzenie uliczne, slow food served fast, to rewolucja na ulicach Toronto. Radek Maj mówi, że czuje się jak ambasador Polski, serwując w mieście coś, co nazywa Polish Fusion. Dla tradycjonalistów nie zapomina też o pierogach, ale pracuje już nad ich unowocześnioną wersją. Smacznego!